Stowarzyszenie Arka w Radomiu zapowiada ograniczenie działalności, jeżeli nie podpisze umowy z miastem. 54,5 tysiąca złotych tyle kosztowały w ubiegłym roku naprawy zdewastowanych przystanków autobusowych w Radomiu. A na koniec firma Arbut z Radomia przeprowadzi rewitalizację kamienicy przy Wałowej 21 i wybuduje nową przy Wałowej 19. Dzień dobry, mamy środę. Adam Kowalczyk, zapraszam na informacje. Nowy rok dla organizacji pozarządowych w Radomiu nie rozpoczął się miło. Budżet Radomia na 2020 nie został jeszcze uchwalony, a w tym momencie wiele organizacji pracuje bez umów z miastem. Sytuacja staje się coraz bardziej nerwowa, bo czasu na uchwalenie budżetu jest coraz mniej. W poniedziałek w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi, które coraz bardziej nerwowo czekają na decyzję radnych w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok. Przypomnijmy, jeżeli to się nie uda, a taki scenariusz jest niestety realny, to radomskim budżetem zajmie się Regionalna Izba Obrachunkowa. Brak uchwalonego budżetu oznacza brak planu dotacji, a bez planu dotacji nie możemy podpisać żadnej umowy dotacyjnej. To pan dyrektor Tadeusz Morawski, dla którego to 23 budżet Radomia bardzo dokładnie na podstawie przepisów prawa wyjaśnił. Skutki nieuchwalenia budżetu odczuwają najbardziej organizacje pozarządowe. W tym momencie swoją działalność do odwołania zawiesili pedagodzy ulicy i zawieszono także działanie tzw. opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych. Jak zaznacza ksiądz Andrzej Tuszyński, prezes Stowarzyszenia Centrum Młodzieży Arka, wszystkie umowy stowarzyszenia skończyły się z końcem grudnia. Choć jak przyznaje, pieniądze na styczeń dla pracowników Arki będą wypłacone. I póki co Arka nie zawiesza żadnych ze swoich programów. Dzisiaj my pracujemy jak wolontariusze. Praktycznie nasza działalność dzisiaj polega na tym, że robimy to. Tak jak mówię, będziemy starali się robić do końca, bo praca z dziećmi, z młodzieżą jest dla nas priorytetem. I nie mogą pieniądze zasłonić tego, co jest jakby misją i naszą pasją. Ksiądz Andrzej Tuszyński ma nadzieję, że nie ziści się czarny scenariusz i działania, które Arka prowadzi od wielu lat, będą dalej kontynuowane. Natomiast w przypadku, gdyby doszło jednak do najgorszego scenariusza, stowarzyszenie będzie musiało zrezygnować ze swoich dwóch sztandarowych programów. Najpierw zrezygnujemy ze świetlicy na Marii Gaj. Tam jest najbardziej niebezpiecznie, tam jest trudna praca. I rzeczywiście to będzie jakby pierwsza placówka, którą zlikwidujemy. Drugą rzecz, którą będziemy musieli zlikwidować, to będzie dożywianie dzieci. Obecnie dożywiamy 500 dzieci. Stowarzyszenie Arka współpracuje z miastem od 21 lat i jak zaznacza prezes Arki, miasto zawsze było wiarygodnym partnerem. Tak jak powiedział tu jeden z radnych, jesteśmy trochę ofiarami tego konfliktu. I chyba myślę, że trzeba tutaj pozwolić pracować i chyba tego, czego my chcemy jako organizacja, to pracować, bo rzeczywiście teraz my za dużo czasu marnujemy nie jak pracować, tylko czy będziemy pracować. W projekcie budżetu Radomia na rok 2020 dla organizacji pozarządowych zapisano prawie 13 milionów złotych. Radni mają czas na uchwalenie budżetu miasta do końca stycznia. 54,5 tysiąca złotych tyle kosztowały w ubiegłym roku naprawy zdewastowanych przystanków autobusowych w Radomiu. Wandale najczęściej niszczą szyby wiat przystankowych. Dekorowanie w cudzysłowie oczywiście wiat przystankowych swoją twórczością przez szczęśliwie i nieszczęśliwie zakochany jest na porządku dziennym. To z wiat można się dowiedzieć, kto kogo kocha, a komu serce krwawi. Ale problem dewastacji przystanków autobusowych w Radomiu na miłosnych wyznaniach się nie kończy. Wandale najczęściej na swój cel biorą szyby. Są one po prostu najłatwiejsze do zniszczenia, ale nie tylko, dlatego że zdarzały się przypadki zniszczenia dwóch wiatr, w które kierowcy wjechali swoimi autami. Zdarzyły się przypadki wyrywania szczebelków ławkowych czy nawet niszczenia dachów. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji jeszcze na alarm nie bije, ale problemu nie bagatelizuje. Z jednej strony możemy powiedzieć, że jest lepiej, bo o całe 6 przystanków mniej zostało zdewastowanych. Tych wyjazdów do zniszczonych wiat było 96.
Natomiast jeżeli spojrzymy na cyferki i na kwoty, no to tutaj już nie jest tak różowo. Wszystkie naprawy zdewastowanych przystanków w mieście, do których doszło w 2019 roku, kosztowały Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji 54,5 tysiąca złotych. Firma Arbut z Radomia przeprowadzi rewitalizację kamienicy Przywałowej 21 i wybuduje nową Przywałowej 19. Inwestycja spółki Rewitalizacja kosztować będzie prawie 16 milionów złotych. Firma Arbut złożyła najkorzystniejszą cenową ofertę ponad 15 800 000 zł. W przetargu ogłoszonym przez spółkę Rewitalizacja oferty za ponad 16,5 miliona złotych złożyły firmy Esbut i Darko. Kamienica przy ulicy Wałowej 21 jest w złym stanie technicznym, dlatego zakres prac będzie duży. Zostaną wymienione drewniane stropy, konstrukcje i poszycie dachu, pogłębione piwnice i zabezpieczone sąsiednie budynki. Klatka schodowa zostanie przebudowana i poszerzona. Stolarka okienna i drzwiowa będą wymienione. Odnowiona zostanie elewacja kamienicy. Budynek po przebudowie będzie posiadał 4,5 kondygnacji użytkowych nadziemnych. Na poziomie parteru swoje miejsce znajdą dwa lokale usługowe z zapleczami. Na pozostałych kondygnacjach znajdować się będą mieszkania, w tym dwupoziomowe mieszkania z antresolą na ostatniej kondygnacji. Budynek, który powstanie przy Wałowej 19, także będzie miał 4,5 kondygnacji nadziemnych. Firma Arbut czas na realizację inwestycji ma do końca czerwca 2022 roku. Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka przygotowuje się do zimowych ferii w mieście. Arka zaprasza dzieci i młodzież z całego Radomia, ale liczba miejsc jest ograniczona. W środę ruszyły zapisy na ferie z Arką. Dziś nikt w Arce nie wyobraża sobie, żeby ferie z Arką mogły się nie odbyć z powodu nieuchwalenia przez Radę Miejską budżetu Radomia na 2020 rok. Ferie z Arką to sztandarowa akcja stowarzyszenia, która jest organizowana od kilkudziesięciu lat. Akcja skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. W planach są m.in. wycieczki. Oczywiście w Arce organizujemy pierwszy tydzień ferii, czyli od 10 do 14 lutego. Zajęcia będą odbywały się w godzinach od 9 do 14. Oczywiście przygotowaliśmy szereg atrakcji. Arka póki co pracuje normalnie. Zapisy na ferie z Arką ruszyły w środę 15 stycznia. Zainteresowani muszą się jednak spieszyć, bo zapisy potrwają do wyczerpania miejsc. Bardzo często zdarza się tak, że te 200 miejsc rozchodzi się jak świeże bułeczki i zachęcamy do tego, aby jak najszybciej skontaktować się z opiekunami placówek na Chrobrego oraz na Starym Mieście i żeby to miejsce sobie zająć, zapisać dziecko, pobrać formularz na miejscu. Z kolei w drugim tygodniu ferii zajęcia będą prowadzone w świetlicach Arki na Starym Mieście oraz przy ulicach Chrobrego i Marii Gail. Będą tam mogły od godziny 9 do godziny 15 pobyć ze swoimi rówieśnikami, pograć w gry planszowe. Być może zorganizujemy jakieś turnieje, na przykład gry w piłkarzyki bądź w Cymbergaja. Akcje tradycyjnie włączają się również wolontariusze. Stowarzyszenie planuje zaangażować około 50 wolontariuszy, którzy pomogą w opiece nad dziećmi. W województwie mazowieckim ferie zimowe potrwają od 10 do 23 lutego. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia zaprasza w czwartek, 16 stycznia, na spotkanie z doktorem Nikodemem Popławskim, radomianinem, astrofizykiem i kosmologiem, które odbędzie poświęcone relacjom między nauką a sztuką. O szczegółach spotkania mówi Krzysztof Romuald Bochyński. Doktor Popławski jest radomianinem, absolwentem Kochanowskiego, jest doktorem fizyki, zajmuje się pracą dydaktyczną, naukową w Uniwersytecie w New Haven w stanie Connecticut w Stanach Zjednoczonych. Jest astrofizykiem i kosmologiem. Spotkanie to nie będzie tylko poświęcone astrofizyce, ale postaramy się podyskutować na temat, w jaki sposób kluczowe pojęcie w tej dyskusji, czyli pojęcie nieskończoności, jest wyrażane w nauce, a w jaki sposób jest obrazowane w sztuce, w tym również sztuce współczesnej. Mam nadzieję, że spotkanie będzie bardzo interesujące. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Czwartek, 16 stycznia, 18. Gościem programu Punkt Widzenia będzie Mateusz Teczyński, dyrektor Kancelarii Prezydenta Radomia. Na program zapraszamy tuż po prognozie pogody. I to wszystko w tym wydaniu informacji. Ja zapraszam Państwa na sport i pogodę. Do zobaczenia.